W jaki sposób Groupon korzysta z Trusted Shops? Problem, który mamy w Grouponie bardzo często, jest to, że osoby, które widzą naszą reklamę w internecie i widzą zniżkę 50%, nie za bardzo wierzą, że jest to miejsce, w którym taką zniżkę można rzeczywiście nabyć i rzeczywiście jest to miejsce, które jest godne zaufania. Tak? Teraz powoli staramy się budować to zaufanie wśród naszych użytkowników dobrym doświadczeniem, no ale też pomyśleliśmy sobie, jakie inne sposoby możemy znaleźć na rynku, żeby to dobre doświadczenie użytkowników, żeby zaufanie użytkowników budować. Tak? I Trusted Shops jest tutaj bardzo fajnym brandem, brandem, który zdobył olbrzymie zaufanie w Niemczech i podejrzewam, że w Polsce też będzie niedługo zdobywał, który pomaga nam przekonać internautów do tego, że zakupy na Grouponie mogą być zakupami bezpiecznymi. Dużo słyszeliśmy o tym, że Trusted Shops, zanim przydzieli certyfikat, robi głęboki audyt. Jak dużo zmian musieliście wprowadzić i czy były one kosztowne? I jakie to były zmiany? No, my jesteśmy jeszcze w trakcie. Ja szczerze mówiąc złapałem się za głowę, jak po raz pierwszy zacząłem ten audyt, bo to było takie 40 stron detalicznego opisywania, co trzeba zmienić, jak należy zmienić. Na szczęście udało się z Trusted Shops spotkać, tak biznesowo porozmawiać, które zmiany są rzeczywiście ważne, które nie i udało nam się 10% rzeczy, które wydają nam się tak naprawdę z perspektywy bezpieczeństwa użytkowników niespecjalnie ważne wykluczyć. Koszty przede wszystkim produktowe, tak? To jest spojrzenie na produkt, zastanowienie się w produkcie, czy powinniśmy coś zmienić, czy nie i jak to zmienić. No i z perspektywy takiej firmy jak nasza, no to te koszty są przede wszystkim o tyle ważne czy duże, że nasz zespół produktowy koncentruje się teraz bardzo mocno na ekspansji zagranicznej i dodawanie nowych krajów do platformy jest priorytetem, więc znaleźć dodatkowe siły na to, żeby wdrożyć te zmiany, było trudno. Kiedy możemy się spodziewać, że Trusted Shop zostanie wdrożone na waszych stronach? Celujemy na koniec tego miesiąca, mam nadzieję, że się uda. Właśnie, zacząłem w takim razie temat zmian. Wiemy już, że będzie Trusted Shops. Czy planujecie jeszcze rozszerzenie działalności na ten rok? Czy coś nowego zobaczymy na stronie? No to, co ostatnio zrobiliśmy, odpaliliśmy portal dodatkowy, który się zajmuje turystyką, czyli grouponTravel.pl i tam pokazujemy oferty turystyczne różnych hoteli, nie tylko w Polsce, ale za granicą. Jesteśmy bardzo aktywni w Stanach Zjednoczonych z odpalaniem nowych produktów. Jednym z nich, który mi się bardzo podoba osobiście, jest taka aplikacja na telefony, w której jest bardzo prosta funkcjonalność. Są dwa przyciski. Jeden przycisk mówi I'm hungry, czyli jestem głodny po angielsku, drugi I'm bored, czyli jestem znudzony. I przycisk, klikając na taki przycisk, można znaleźć ciekawe oferty do wykorzystania danego dnia. Tak? Jest bardzo fajna platforma, która umożliwia nie tyle kupowanie i szukanie inspiracji na nowe pomysły na przyszłość, ale od razu w tej chwili i w tym momencie. W tej chwili wdrażamy to w Stanach Zjednoczonych. No mam nadzieję, że niedługo pojawi się to też w Polsce. No właśnie, czy możemy spodziewać się jakichś innowacji związanych z serwisami geolokalizacyjnymi? Ja myślę, że tak, i to na pewno jest duży trend w internecie i my na pewno w tym kierunku też będziemy szli. Tak jak mówiłem, no, z naszej perspektywy teraz dużym priorytetem takim Groupona na świecie jest to, żeby startować biznes w różnych krajach i zdobywać użytkowników. Natomiast na pewno będziemy też inwestować w produkt, w doświadczenie użytkowników, w lepszą segmentację, w lepsze profilowanie i lepsze dopasowanie ofert do potrzeb użytkowników. To, z czym teraz często słyszymy, że nie jest naszą najmocniejszą stroną. Także na pewno będzie dużo zmian w tym roku jeszcze.